I będę youtuberem, youtuberem będę. Będę youtuberem, youtuberem będę. Yeah. O tak, wszystkie oczy na mnie. Tak, dzisiaj tu, youtuberem będę ja. I suby, lajki, suby, lajki, suby, lajki, suby, lajki. Do mnie, mili, tu. Hej, hej, ja jestem Karmela i witam was w 9 odcinku z serii YouTubers Live 2. Dzwoni do nas nasz przystojniak Xavier. No i co tam, Xavierku, chcesz? Oglądałem twoje filmiki i wiesz co? Musisz zrobić coś ze swoim mieszkaniem. O, remont! Wystrój pokoju, a nawet ubrania, które nosisz, wpływają na reakcję twoich followersów. Filmy będą się im bardziej podobać, jeśli urządzisz mieszkanie w swoim stylu. No dobra, tylko mi nigdy kasy na to nie starczało. Hedwiga zainstaluje ci aplikację Amazing On, w której możesz kupować mnóstwo rzeczy do dekoracji mieszkania. No, a kto mi zainstaluje dodatkowy hajsik? Jeśli wejdziesz do trybu dekorowania, znajdziesz tam mnóstwo przedmiotów, które pozwolą ci urządzić mieszkanie zgodnie z swoim gustem. No cudownie, dostałam jakąś nową kartę. Bip, bip, instaluję aplikację Amazing On na telefonie. No i co dalej? Możesz ją już otworzyć. Okej, no dobra, zobaczymy, jak nam tutaj będzie działać ta apka. Gdzie jest Amazing On? Amazing On, dobra, jest. Słuchajcie, w ogóle chyba rozwaliłam sobie zatoki, więc jak będę mówić przez nos, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że tego nie będzie jakoś bardzo słychać, ale no, cierpię trochę na te zatoki. Lead point, właśnie, jak ja czytam. Gdzie będzie ten AFK? Geektopia, Player One, my możemy online chyba też kupować Spicy Rent, tak? Możemy online kupować? Ej, naprawdę, nie będę musiała latać, tylko będę mogła sobie online kupować. Jakże cudnie, co ja ostatnio kupowałam? Chrupiący makaron. Dobra, kupmy sobie to danie z ryżu, to daje niby tylko 20, ale niby ma być właśnie zdrowe. Czy nigiri? Czy ryż, czy nigiri? Dobra, weźmiemy to, bo będziemy więcej nagrywać, więc trochę pojemy teraz niezdrowego jedzonka. Potrzebujemy więcej energii i dlatego będziemy jeść smoczy oddech. Mniam. A dobra, wiecie co? Kupmy na maksa wszystkiego. Trudno. Ile nam wejdzie do wyposażenia? Ojej, strasznie dużo nam chyba wchodzi do wyposażenia. Czy ile ja tego kupiłam? Poczekajcie, bo ja chcę zobaczyć, ile ja tego kupiłam. A gdzie ja to mam? Plecak? Ej, a czy to mi przyjdzie z jakimś opóźnieniem, czy coś? Gdzie to jest? Halo? Ej, come on, gdzie to jest? Chyba, że to będzie tutaj w skrzyni. Będzie to w skrzyni? Przechowywanie? Ej, nie ma tego. Co ja z tym zrobiłam? Gdzie to się podziało? No już od pierwszych minut lamujemy. Dobra, czuję się oszukana. Nie wiem, gdzie są moje... gdzie jest moje papu. Najlepsze pikantne dania w YouTube produkty. No, kasa mi poszła, a jedzenia nie dostałam, więc... Czuję się grubo oszukana. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Cosplaye, gry planszowe, komiksy. To nas na razie nie interesuje. Jakie to było drogie. Lead point. Co to będzie? RAM. Aha, dobra, to są jakieś chyba dodatki do naszego kompa. Coś słyszysz? Ja też nie. Dobra, to chyba można sobie... Tak mi się wydaje, że tak, właśnie, okej. Będziemy sobie mogli z czasem jakoś upgrade'ować kompa. I co mamy dalej? Player One, tutaj jest sklep z ciuchami, to też jest sklep z ciuchami i ja tu nie widzę nic innego, jeśli chodzi o meble. No dobra, weźmy sobie zadanka. Czuję się wykorzystana. Ziggy prosi o zdjęcie na Insta Live. Ile płacisz? 300 płacisz. Jest wielu bystrych youtuberów. Monkey King. Gdzie ja sobie to zdobędę? Gra retro? Aha, dobra, musimy iść na targ. I dwa razy mamy to? A nie, tu jest jeszcze dostarcz przesyłkę. Kurczę, zniknęło mi. To zerknijmy teraz na zadanka. Co my tutaj mamy? Udekoruj dom. Udekoruj dom. Dom będzie lepszy. Dodaj streamowanie, to wiem, nadchodzi katastrofa, to wiem. Aktualnych zadań, zlecenia, gdzie to jest? Odbierz paczkę ze Spicy Ren. Dobra, to zrobimy, ale to jest tylko, że za 60, naprawdę? No dobra, spróbujmy to zrobić i spróbujmy też zrobić zdjęcie. Ziggy prosi właśnie o zdjęcie, bo on płaci 300 za to. Kurczę, a mogłabym w sumie najpierw, wiecie co, wykorzystajmy to, że jeszcze jesteśmy... Jest wcześniej i najpierw spróbujmy coś nagrać. I spróbujemy też od razu opublikować jeden film. Wskakuj, Karmela, przed telewizor, przed kompa, nagrywaj wideo. I tak, możemy sobie zagrać w League of Stars. Zacznijmy poziom.
Poziom drugi. No i lecimy. Rozpoczynasz nagrywanie i właśnie zauważyłam, że już się nie muszę spieszyć, więc możemy sobie tutaj patrzeć dokładnie, co te karty będą nam poprawiać. Podtrzymujemy relacje z fanem. Dobra, na ekranie bonusowym. Weźmiemy chyba to, bo to nam pozwoli zdobyć 3 gwiazdki. Dobra, i cyk, pięknie. Aha, jeszcze nie mamy 3 gwiazdek. Dobra, ale... Aha, tam będziemy mieć jedną. Dobra, weźmy to. Źle, trudno. Aby zatrzymać, wylogowujesz się, prosisz o suby. Wylogowujesz się, prosisz o suby, 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 suby. Suby, suby, dobra, 2 gwiazdki wbiliśmy. Nie ma tragedii, chyba całkiem nieźle. Dobrze, dobrze, prawie 3 gwiazdeczki. Bardzo mnie to cieszy. Zapisujemy i lecimy sobie to zmontować. 3014, pięknie nam lecą suby. Może dobijemy, sobota, dzień 20, edytuj wideo, może uda nam się wbić te 10k. Zagrajmy, tak, to będzie to. Teraz tutaj lecimy z tym, później to. Ojej, dłuższy ten film jest, właśnie, jakieś takie dłuższe filmy chyba mogę teraz robić. Później damy to, to i to. Mam jakieś punkty montażu? Aha, mam 1 na 8. Nie, no to świetnie, jak mam 1 na 8. A czy mogę coś zrobić za ten jeden punkt montażu? Zainstaluj aktualizację edytora. Drogie to wszystko. Zainstaluj... Dobra, na razie sobie nic nie edytujemy, nie instalujemy, bo potrzebujemy tej kasy na streaming, na kupienie tej do naszego drona, tego update'u, więc publikujemy wideo tak jak jest. No i co my tutaj mamy? Dobra, weźmiemy to, chociaż poczekajcie, bo tutaj widoczność słaba, a możemy sobie właśnie cofnąć i zerknąć, co będzie dla nas najkorzystniejsze, a to się chyba wydaje najkorzystniejsze. Dobra, bierzemy to, publikuj wideo. I zobaczymy, jak pójdzie. O, paczka przyszła, to może nasze jedzonko przyszło. No to zacnie, 114. Karmelka się cieszy, cudownie, wynik końcowy. Czemu tylko 1,5 gwiazdki? No dobra, trudno, opublikowano. Przyjechała paczunia, otwórz pakiet. Czy to jest jedzenie? Tak, to jest moje jedzonko, więc moja droga, umieść w domu... Aha, jest. Czy ja to będę musiała otworzyć 7 razy? Otwórz. Słuchajcie, chyba tak, chyba będziemy to musieli otworzyć 7 razy. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy bardziej się nie opłaca jednak kupować na mieście, bo przyjmowałam to chyba przez ponad godzinę, czy tam no coś koło godziny to chyba odbierałam i cały czas wyskakują kolejne paczki i strasznie trwa to długo, więc nie wiem, czy się nie opłaca bardziej kupować na mieście. Tym bardziej, że w sumie i tak idziemy do tego Spicy Land, więc trochę tego nie przemyślałam. Dobra, lecimy po paczuszkę. Czy wbijemy dzisiaj 4K? Jest szansa, że wbijemy. 4K u mnie na kanale, 4K w YouTubers Live. Tutaj poszło szybciej, chociaż i tak opornie. Ale, no, walczymy o te 10. Mam nadzieję, że się uda. No i poproszę paczunie. Dziękuję. I teraz lecimy, gdzie ten ktoś miał być? Już nie pamiętam. Dobra, mamy go, kapitan Vane. Do niego mamy dostarczyć i on jest w The Fisherman, więc lecimy sobie tam na dół, tam nad morze. 16 już, czy ja zdążę jeszcze dzisiaj tę fotkę cyknąć? Nie wiem, do której jest targ. Mogłam najpierw iść zrobić zdjęcie, ale w sumie on by mi później mógł zniknąć z mapki, więc może w sumie nie najgorzej, że jednak najpierw do niego idziemy. Czekajcie, gdzie był ten The Fisherman? Czy to było gdzieś tutaj? Tak mi się wydaje, że to było gdzieś... A ci co tak lewitują? Ojej. Tak, ale to... Co ja tutaj mam? O nie! Co ja robię? Co to się dzieje? Gdzie jestem? Co ja tu robię? Czuję się, jakbym miał trolla w głowie! Nie pamiętam własnego imienia! Kiedyś kręciłem filmy, wiesz? Okej. To chyba nie ta misja. Tylko tyle wiem! I że byłem youtuberem? Tak, widocznie chyba byłeś. Youtuberem. Dobrze, mam pomysł. Nakręcę z nim film. Może coś sobie przypomni i wtedy powie nam, co się stało dzisiaj rano z falami. No dobra, Hedwiga, ja nie będę protestować. Ten blondyn może wie, co się. Dobra, to kręćmy z nim ten film. Interakcja. No chodźcie tutaj. Tutaj mamy to miejsce, żeby wywiad chyba nakręcić. Tak, vlog. Dobra, kręcimy vloga. Ojej, jaka fala tam dziwna. Dobra, aby rozpocząć... co robimy? Pozdrawiam cały kanał. Oczywiście, że najpierw pozdrawiamy cały kanał. Wyrażasz konstruktywną krytykę
Wiecie co? Dobra, puszczasz marny żart. Marny żart puszczamy. Teraz bardziej zwracam uwagę na to. Komplementujesz siebie, oczywiście, że komplementujemy siebie. Nie wiem, czy mu to pomoże, aby zatrzymać. Prosisz o suby. Suby! Ojej, czy ja zdobyłam 4 gwiazdki? Naprawdę? Ten film będzie aż taki dobry? Ej, no to grubo. 4 gwiazdki. Vlog, port, Krainer. Dobra, zapisujemy, oczywiście, że zapisujemy. O, czy jemu właśnie buchła głowa? Teraz już pamiętam wszystko! Coś strasznego się stało dziś rano! Nagrywałem wystrzałowy film, kiedy nagle morze zmieniło się w wirujący portal! Kurczę, wessało mnie i wypluło w dokach tego miasta! Rano słyszałem o Kapitan Vane, właścicielu The Fisherman, który naprawia starą łódź. Czy przekonasz go, żeby mi ją wypożyczył? No dobra, mogę spróbować. Jak wypłynę w morze, to wskoczę w wir! Portal się zamknie, ja wrócę do swojego wymiaru, a New Tube City będzie bezpieczne! A może byś chciał zostać u nas? Całkiem niezły jesteś, w sumie? Nadchodzi katastrofa, ukończone. Jej, czyli to jakiś taki niezwykły ten portal, magiczny. Czas na morze, dobra, zaktualizowało nam się zadanko. Gdzie jest ten? Spójrzmy. Kapitan Vane, mapka, znowu mapka. Gdzie on się zapodział? Ja go tu nie widzę, a widziałam, że miał być w The Fisherman. A gdzie jest w ogóle The Fisherman? The Kraken? To nie było tu? The Fisherman, właśnie, to miało być tu. Aha, dobra, on może być w środku. No okej, czyli wchodzimy... Wchodzimy sobie... Czy tu da się w ogóle wejść? A nie, dobra, jest tutaj. Widzicie? No, czyli jest. To tak, wiecie co, weźmiemy sobie tę paczkę. To chyba to miałam mu dać, nie? Trzymaj. I spróbujemy mu to dać pakiet, tak? Zapłaci nam, panie, zapłacisz, bo ja bardzo hajsiku potrzebuję. Dobra. No bo już zaczynam się zastanawiać, kiedy moje zamówienie dotrze. Dzięki. Nie ma sprawy. Dostarcz przesyłkę. Cudownie. I teraz możemy z nim porozmawiać o tej łódce, czy ją wypożyczy. Hej rybko, szukasz czegoś? Ojej. No, tak jakby. Tak, pożycz proszę łódź Krainowi. Krainerowi, okej, Krainerowi. Myślisz, że pożyczę moją łódź pierwszej słodkowodnej kijance, która poprosi? Niemożliwe! Tak myślałam, że nie będzie tak łatwo. Uwierz w Krainera, naprawdę zna się na łodziach. Tak. Myślisz, że Krainer uspokoi wzburzone wody? No, tak myślę. Wiem, że nagrał wiele filmów o surfowaniu na morzach ze swoją rybą, Floppy. Okej. Ale to moja łódź, moja cudowna łódź. Arr! Dobrze, pożyczę ci, ale potrzebuję twojej pomocy, to ważne. No, zobaczymy, co da się zrobić. Zdobądź atrament z kałamarnicy do nasmarowania silnika. Tak się klei, że go uruchomi. Okej. Czyli co, jakiś musimy atrament pozyskać. Atrament z kałamarnicy to popularny napój poszukiwaczy przygód, każdy bar go musi mieć. Dobra, okej, świetnie. Więc tak, na razie lecimy. O, nie zdążę już chyba tego z tej gry kupić. Ale spróbujmy. Spróbujmy się wybrać tam do. Wydaje mi się, że to było w tę stronę i musimy skoczyć do tej dzielnicy z ratuszem. Ojej, może być już zamknięte. Może na pewno już być zamknięte. Czy ja dobrze idę w ogóle? O, a tutaj jest całkiem ładnie i słonecznie i tutaj się nic złego nie dzieje. Trzeba było mieszkać na Śródmieściu. Oho, świetnie, noc. Dobra, ale sprawdźmy, może tam jeszcze... Co prawda, Karmelka jest zmęczona, ale może tam jeszcze handlują, może sprzedają coś. O, ktoś tu idzie, możemy sobie porozmawiać. Kto to jest? Modny... Kto to? A to nie jest ta z Playera One? Blair, no to jesteś ty. Chcesz pogadać? Dzieciak w AFK zawsze chce poznawać nowych ludzi. Mnie się do tego nie spieszy. Okej, czyli jakieś... O, prawie serduszko nam wbiło z nią. No, świetnie. Dobra, lecimy tutaj, bo to chyba... Nie, to nie było tu. Tu jest pociąg. Czyli to musiało być dalej, ale obstawiam, że to na pewno będzie zamknięte. Że już zwinęli biznes. To było gdzieś tu. O, kurczątko, jeszcze muszę zdążyć wrócić przed 4. No, świetnie, oczywiście. To chyba było tutaj, tu chyba dało się gotowe, okej. Tu chyba dało się wcześniej kupować, a teraz jest ciemno, jest noc i się nie da kupować. I brawo, Karmela, niepotrzebnie tutaj przechodziłaś. Wracamy do naszej chatynki. Zobaczymy, może po drodze trafimy jakiś bar, ale pewnie też będą zamknięte. Na pewno musimy zdążyć przed 4, bo jak zostaniemy na mieście o 3 czy o 4 nad ranem, to nas, wydaje mi się, złapie omdlenie. I możemy coś stracić z wyposażenia, a tego byśmy raczej nie chcieli, więc szybciutko do domu, szybciutko.
Nie pomyl drogi teraz, Carmela. Prosto, prosto do domu. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, wiem, że on czeka, ale ja muszę teraz do domu. Czekajcie, żebym się tutaj nie pomieszała. Tutaj w dół. O, pięknie, dobra, druga w nocy. Ja jeszcze zdążę chyba zmontować. Tylko będziemy musieli jeść i możemy zmontować ten wywiad z nim. I wrzucimy, bo on miał dobre oceny, więc tak, zjedz sobie, Carmelka, jedz. Cudnie. I wskakuj do kompa i zmontuj, edytuj wideo. I lecimy z montażem, może jeszcze zdążymy. Vlog, cudownie. To poproszę, później poproszę. Poproszę, poproszę, poproszę. Chyba to, później to i później to. No, cudownie nam się nie połączyło, ale dobra. Powiedzmy, że nie ma jakiejś tragedii i zainstalujemy sobie, poprawimy sobie. Co? Co sobie poprawimy? No i nie zdążyłam, jejku. Omdlała mi, cudownie. A specjalnie po to zjadłam, żeby opublikować ten film. Świetnie. O, dostałam jakieś nowa nagroda. Zdobądź wstęp do stolika VIP u Altei, gdzie jadają coś tam, coś tam. No dobra, nie wiem, czy to zdobyłam, czy to było wyzwanie, bo nie zdążyłam ogarnąć. Ile mamy? 3900. Szału nie ma, mogło nam lepiej pójść. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Nie jestem zadowolona, bo nie zdążyłam zmontować. Mogłam ją w sumie położyć i już nie tracić tego jedzionka. Dobra, kontynuuj. Musimy zrobić jeszcze tę foteczkę dzisiaj, ale... Hej, Carmela! Mówią, że Walter Play, najlepszy youtuber w rankingu chadza po mieście w przebraniu. Zobacz, czy uda ci się go odszukać i nagrać filmik lub wrzucić zdjęcie. Wykorzystuj trendy, kiedy wszyscy o nich mówią. Dobra, no spróbuję, jakaś gwiazda. Nie jestem hejterem, ale vlog? O panie, jakie to wszystko marne. No wiesz co, dzięki. Ej, wiecie co, bo może ja zdążyłam jednak to niby zmontować. Chociaż nagraj wideo, edytuj wideo. Dobra, zobaczymy, czy ten vlog się... Nie, nie wrzucił się, dobra. Tak, no, cudownie. To jeszcze raz, zaczynamy od tego. Dobra, cokolwiek, popraw wyjścia, okej, poprawiliśmy, wróć, wykorzystaliśmy wszystkie punkty i lecimy sobie publikować wideo. Zobaczymy, jak pójdzie. Jakie ładne te miniaturki. Dobra, sprawdźmy sobie po kolei. To, aha, okej, dobra, szału nie ma. To też bieda, a to? Ojej, wszystko bieda, jeśli chodzi tutaj o widoczność. Dlaczego tak słabo z tą widocznością? Dobra, bierzemy to, ale nie podobają mi się statystyki tych tytułów. O, 147, no dobra, więc nieźle zaczynamy dzień. Wynik końcowy, dwie gwiazdki. Czemu dwie gwiazdki, jak ja tam miałam cztery? Właśnie, rejestracja, aha, bo trendy i montaż słabo, no świetnie, dobra. I teraz tak, możemy sprawdzić sobie nowe zadania na dzisiejszy dzion, tak, na dzion dzisiejszy. Riko prosi o zdjęcie na Insta Live. Odzież... upcyklingowa, wstaw targ objazdowy. Dobra, to lecimy na ten targ. Wydaje mi się, że tam możemy złapać też tę grę. Wiem, że Riko prosi. I może się trochę wzbogacimy. Tylko tak, jeszcze spojrzę na chwilę na mapkę raz, żeby mieć pewność, gdzie jest ten targ. Tu jest targ, prawda? Tak, tu będzie targ. Dobra, odzież upcyklingowa. Dobra, lecimy na targ. Szkoda, że wczoraj nie zdążyliśmy. Zamiłam. Mogłam już tam nie biec wczoraj, ale dobra, trudno. Niedługo nas nawet będzie stać, żeby dodać streamowanie do naszego drona. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tutaj jakieś akcje, jakieś dzikie dęsy. Szkoda, że to wszystko jest tak daleko od siebie i że się nie możemy telepnąć. Chociaż tam niby miałam metro, więc mogłam skorzystać z metra. Czy ja nie robię źle, że ja nie korzystam z tego metra? Wydaje mi się, że robię źle, że powinnam korzystać z metra. Dobra, i teraz, żeby nie pomylić drogi, to jakoś tędy sobie pójdziemy. I tu wydaje mi się, że będziemy mogli skręcić. Tak jest, dobra, pięknie, cudnie. I... aha... Dobra, jednak pomyliłam drogę chyba. A dobrze, nie pomyliłam. Tu jesteśmy, retro świat. Poczekajcie, zobaczmy teraz, jakie ja miałam zadanie, co ja miałam tam kupić, jaką grę. Nie to, tylko poproszę dziennik. Jak się nazywał tytuł tej gry? Czas na znajdź sławnego youtubera. Czas na morze, to nie było to, tylko to było tutaj. Ziggy prosi o zdjęcie na Insta Live Monkey King. Aha, dobra, czyli możemy sobie po prostu tu cyknąć zdjęcie. Może ja nawet nie muszę kupować nic. Czy będziemy mieć Monkey King? Tak, będziemy mieć Monkey King. Dobra, to cyknijmy sobie foteczkę. Tutaj jakoś tak, może z gołębiem w tle, żeby było kulturalnie. Zmienimy sobie pozycję. Tak, proszę bardzo i cykamy focie. Polecam kupować na targu. I serduszko, publikujemy
I mam nadzieję, że dostaniemy hajsik, hajsik. Uuu, ile polubień, naprawdę? Ojej! Pięknie! Ziggy prosi o zdjęcie ukończone, cudnie, dobra. I to drugie, to co to było, jakie zdjęcie? Z jakim hashtagiem? Rico prosi o zdjęcie odzież upcyklingowa. Dobra, i on płaci 320, to też się na tym troszeczkę dorobimy. I ta odzież upcyklingowa chyba miała być gdzieś tu? Dobrze myślę? Tak, tutaj. O, może byśmy się przebrali w coś. Później zobaczymy, co oni tutaj handlują, tylko żebym znowu nie kupiła jakiejś gaci albo stanika. Dobra, cykamy, nie tak, cykamy foteczkę. Tak, mamy odzież upcyklingowa i zmieniamy pozę. Cudownie. O, może być serduszkiem, cykamy foteczkę i zarobiliśmy 6 stówek. No coś takiego to mi się podoba. Dodamy sobie tytuł nowe szmatki i oczywiście serduszko, publikuj i cyk, lecimy pięknie. No, posty lecą, lecą bardzo ładnie, lajki pod postami. Zobaczmy, czy jak kupię, kliknę kup, czy na pewno chcesz kupić? Nie, 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 aha, dobra, nie chcę kupić. Nie chcę, nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, właśnie, bo okej, dobra, czyli tu jest tylko w danym straganie to, co widać. Myślałam, że może da się jakoś wejść w listę i to rozwinąć, a możemy sprawdzić sobie dzisiejsze jakoś trendy, czekajcie, nie tak, tylko, o, dobra, tutaj widać, jedzenie eko zagrodu, sławny youtuber, dobra, 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 będziemy musieli coś nagrać też, może ten Grand Cars Race później nagramy i chciałabym zrobić jeszcze to główne zadanie może, czas na morze, Krainer musi naprawić starą łódź, żeby wrócić do wiru, czas na morze, znajdź sławnego, udekoruj dom, dodaj, aha, dobra, czyli musimy lecieć po ten atrament gdzieś do jakiejś restauracji, to spójrzmy na mapę, gdzie są te restauracje, tu jest jakiś sklep z ciuchami, tutaj jest niby Altea, nie wiem jak to czytać, ekskluzywna restauracja, gdzie można skosztować dań, a poczekajcie, jakbyśmy zobaczyli, co jest tutaj, bo ja potrzebuję baru, tam było, że w każdym barze to można dostać The Kraken, dobra, lecimy do The Krakena, mamy i tak po drodze, więc tam spróbujemy, żeby już nie tracić czasu, bo boję się, że jak pójdę teraz źle, to będę się musiała i tak wracać, nie jestem pewna, czy w tej Altei będzie ten atrament, więc lecimy po prostu do The Krakena. I tam powinien być, tak mi się wydaje. O, właśnie wbiliśmy 4000, ja tego nie zauważyłam nawet. Ale ja lama, 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 lama. Dobra, i teraz na dół do naszej zacnej dzielnicy. Tędy jakoś przejdę? Nie, tędy nie przejdę, prawda? Zawsze się na tym łapię. Zagrajmy, cudownie. Czy ja dostałam właśnie hajs za to? Czy co? Nie wiem, co oznacza to, jak to wyskakują, te komunikaty. Dobra, na dół i teraz do The Krakena po żarełko. Chyba nigdy tam nie byliśmy, może przy okazji kupimy jakieś inne jedzonko. 15 już, a my musimy jeszcze zdążyć nagrać. Dobra, może zdążymy. Wydaje mi się, że możemy zdążyć. Że pójdzie w miarę szybko. Chyba w miarę szybko. Czekajcie, to gdzieś tu na rogu powinno być, prawda? The Kraken. The Kraken, dobra, jest, więc wskakujemy do środka. No i pięknie, pogadajmy sobie z babeczką. Soda, butelka, atrament z kałamarnicy. Jest, pięknie, mamy to. Krewetki smażone. To aż 100 przywraca. Dobra, to by się opłacało, tylko to nie jest zdrowe. To jest zdrowe, ale daje 80 i jest drogie. Dobra, weźmy sobie te krewetki. Razy, plecak jest pełny. Dobra, to raz. I co, wracamy, bo więcej nic nie możemy kupić, więc wracamy. Ładnie tutaj, to mi się podoba nawet całkiem. I idziemy do naszej głównej misji. Spróbujemy ocalić łódź i wysłać Kraina do jego wymiaru z powrotem. O, jaka paniusia tam sobie chadzała. Dobra, w dobrym momencie skręciłam, w dobrym. Nauczyłam się w końcu mapki, mniej więcej, chyba. Dobra, mam atrament, komu mam go dać? Mam atrament, antrament mam, nie wiem z kim rozmawiać, z tobą porozmawiam. Jak wypłynę w morze, to wskoczę w wir. Portal się zamknie i ja wrócę do swojego wymiaru, a New Deep City będzie bezpieczne. Okej, czyli nie z tobą, czyli jednak z Vayne'em. Porozmawiajmy. Masz atrament z kałamarnicy? Mam, dobra, czyli muszę ci go dać, okej. Okej, gdzie on jest? To jest to chyba atrament, nie? Tak, trzymaj, jedz. Nie, jedz, trzymaj. Trzymaj i podaruj, tak, Vayne'owi podaruj. Świetnie, łapaj. I co, powiesz mi coś mądrego? Na głowę Krakena! Masz już atrament? Dobra robota! Wiem, jestem szybka. Ale zdałem sobie sprawę, że potrzebuję jeszcze czegoś. Drutu do dobrego węzła. Świetnie! Nie mogłeś wcześniej powiedzieć? Jest potrzebny do zacumowania łodzi w doku, wiesz? Inaczej fala ją zabierze jak gumową kaczkę. No cudnie! Wystarczy wieszak na ubrania ze sklepu w centrum miasta. Aha, okej, dobra.
W magazynie powinna być lina, idź po wieszak, a ja ją znajdę. No pięknie, czy ja zdążę do centrum miasta po wieszak? Po wieszak? Poczekajcie, mapa i na szybko, centrum miasta i ubrania. Kiwi, dobra, spróbujmy, bo jest 17:15, więc jest szansa, że zdążymy. Znowu dzisiaj nic nie nagramy, albo nagramy tylko jeden film, ale kurczę, chcę zrobić to, chcę, żeby już tutaj nie było tak wiecznie i chcę wysłać Crane'a do jego wymiaru. No i przy okazji znowu ocalimy YouTube City. Chyba już raz nam się udało ocalić, nie? Jak dobrze kojarzę. Gdzie ten sklep? Czekajcie, mapka? Chyba, aha, dobra, przeszłam, to jest tutaj na rogu? No cudnie. 18 już, halo, czasie! Możesz wolniej? Proszę tak nie gnać. Dobra, wchodzimy. Co od 9? Zamknięte do 20? Nieczynne... No come on! Nieczynne w niedzielę, no zaraz mnie coś tutaj... strzeli i trafi na miejscu. Dobra, to wracamy do chałupki. Będziemy kręcić filmy. Trudno. Chciałam dobrze, ale no. Czy to było widać na mapie? Tylko ja zlamiłam i tego nie widziałam, że to jest nieczynne w niedzielę. Oczywiście, że nie sprawdziłam, a to jest nieczynne wszystko w niedzielę. Cudownie. To było widać i bym nie biegła tam, gdybym sprawdziła, czy jest czynne. No trudno. Wracamy do domu nagrywać. Jest 18 dopiero, więc sporo sobie jeszcze dzisiaj powinniśmy zdążyć nagrać. Grand Cars Race na pewno chcę nagrać, więc musimy wymienić konsolę. I teraz tak, poproszę interakcja, poproszę przechowywanie, wymienimy sobie konsolę na tą i na tej wydaje mi się, że będziemy mogli grać w Grand Cars Race. Nagrywaj wideo. Grand Cars Race. Cudownie i lecimy. Zaczynasz i nieśmiało się witasz, pozdrawiasz cały kanał. Nieśmiało się witam, nieśmiało. Pojawia się mini boss i co robimy? Krzyczysz wow brachu! Dobra, krzyczymy wow brachu. Dobrze nam pójdzie. Podajesz po jednym strzale, głupio ci, ale... Dobra, pomijasz, po prostu pomijam. Ups, źle. Znajdujesz PvP i... I co? Dobra, to weźmiemy. Podtrzymujesz relację z fanem, cudownie, mamy drugą gwiazdkę. Aby zatrzymać, prosimy o suby. Suby. Cudnie, pięknie, nie poszło wcale tak źle. Jestem z ciebie dumna, Karmelka. Cudownie. O! Będziemy mieć 3 gwiazdki? Nie, 2 tylko. No szkoda, trudno. Ale trafiliśmy jakieś trendy, więc zapisujemy i lecimy montować. Interakcja, edytuj wideo, od razu montaż i będziemy... Tak, zagrajmy sobie, zmontuj... Aha, świetnie, Co? Bip, bip, z twojego komputera unosi się dym. Marnie to wygląda, Karmela. No świetnie, dzięki! Trzeba wymienić tę część, aby komputer działał dalej. Możesz go zmodernizować. Świetnie. Już się cieszę. Modernizacja komputera zwiększa wynik renderowania, dzięki czemu można dodawać więcej klipów lub efektów podczas montowania filmów. Bip, bip, bip. I to kosztuje zapewne. W mieście jest sklep Lead Point, w którym dostaniesz każdą część komputerową, jaką sobie tylko wymarzysz. Wymień uszkodzoną część w komputerze. A jaka część jest uszkodzona? Możecie mi powiedzieć? Edytuj wideo. Mogę tu coś zrobić, czy nie mogę? Pamięć? Ej, ja nie widzę, jaka część jest uszkodzona w tym moim komputerze. No dobra, zobaczymy, czy da się faktycznie montować... Nie wymieniając tej części, bo niby możemy wejść w edycję, więc spróbujmy. Edytuj wideo i wskakujemy w zagrajmy. Spróbujemy sobie to zmontować i opublikować, co tutaj mamy. Weźmiemy teraz ciebie. O nie, czy to się w żaden sposób nie połączy nam teraz? Cudownie, dobra, czyli musimy sobie chyba zainstaluj aktualizację edytora. Kupmy to, ale i tak nie mamy punktów renderowania, więc nawet jak to kupimy... Zainstaluj aktualizację edytora. To nie będziemy w stanie wykorzystać popraw wyjście. Montaż. Nie możemy tego zmontować. Dobra, słuchajcie. Stwierdziłam, że wejdę do tego sklepu Lead Point i zobaczymy RAM Kobura, RAM Rukice. Spróbujmy kupić... Aha, tutaj widać ile co dodaje. Dobra, to weźmy ten RAM Ruki, bo to jest tanie. Dobra, spróbujemy na razie tylko z tym... A, tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy do pododawania. To wiecie co, to też możemy spróbować dodać. Dobra, trudno, spłukam się, ale może będziemy mieć więcej punktów wtedy, jak będziemy renderować. Czy to mi przyjdzie, czy... O, przyszło mi. Dobra, otwórzmy pakiet.
Aha, to cały czas jedzenie. No dobra, ile tych paczek z jedzeniem jeszcze mi zostało? Bo jest pierwsza w nocy i ja odbieram te paczuszki cały czas. Otwórz. Nie no, Kamanto, ile ja tego kupiłam? O, udekoruj dom mi się zaliczyło przy okazji. Cudownie, postawiłam konsolę, bo chciałam sobie opróżnić plecak. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Zupełnie przypadkiem zaliczyłam kolejne zadanie. Słuchajcie, zwariuję z tymi paczkami. Otwieram, otwieram, one cały czas wyskakują. Jest 2:30, chyba nie zdążę tego zmontować. Masakra, ile ja tego naklikałam. Dobra, wiecie co, przełóżmy to tutaj. Nie wiem, czy nawet zdążę, ale dobra, otwórzmy tak, przełóżmy tutaj jedzenie całe i pójdzie nam szybciej, bo już zaczęłam na podłogę nawet wyjmować, ale to bez sensu przecież. Podniosę sobie tylko tę krewetkę. Tak, aha, dobra, nie podniosłam krewetki, tylko... Podniosłam. O nie, to było na czas? Znać. O nie, o kurczątko, to było na czas. No trudno, a za ile to było? Szkoda. Dobra, otwieramy dalej jedzenie. Dobra, otworzyłam wszystkie paczki z jedzeniem, ale oczywiście... Aha, Karmela mi zemdlała. Jak epicko. Cudnie, pięknie. Dobra, zemdlała, padła na twarz przed własnym łóżkiem. Wrzuciliśmy dwa filmy, więc i tak nie jest źle. Zobaczymy, jak będziemy stać z tymi subskrypcjami. Myślę, że tak ze 4,5 tysiąca to będziemy mieć. Wiosna, poniedziałek, 22. O nie, to ja nie zdążę, jak mam dopiero 4,5 tysiąca. No, na pewno nie zdążę do Playcona. Kontynuuj, kontynuujemy. No, 4300 mam i dostaję nową kartę, świetnie. I w tym momencie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!